Witajcie, witajcie. Właśnie skończyłam album. Właśnie skończyłam album i chcę się wam nim pochwalić. Album jest zrobiony z kolekcji papierów ze Stamperii pod tytułem Alicja. Jak tylko w zeszłym roku zobaczyłam tą kolekcję, stwierdziłam, że ja ją muszę mieć. I w momencie, kiedy ona do mnie przyszła, tylko zdążyłam ją rozpakować i już ją pocięłam. Po prostu ją musiałam pociąć. Mam nadzieję, że wam się projekt spodoba. Album jest w takim stylu, jaki ja lubię, który zawsze podziwiałam. W stylu, do którego ja dążyłam. Przy czym większość moich prac jest raczej prosta, bez zbędnych ozdób. Ale ten album mi się naprawdę podoba. Dobra. Do wykonania tego albumu użyłam bazy, którą kupiłam, słuchajcie, bardzo dawno temu. I to są drzwi z latarni morskiej. Mówię, drzwi kupione bardzo dawno temu. Nie sądziłam, że kiedykolwiek je wykorzystam. Po prostu sobie leżały i czekały na czasy lepsze. I się okazało, że ten czas nadszedł znanie. Dobra, pomalowane brzegi, wszystkie krawędzie i te drzwi pomalowane są taką farbą. Jest to pozłota dekos w kolorze stare złoto i to jest zrobione przez firmę Starwax. To jest, nazywa się to pozłota, ale to jest bejca, którą możecie użyć do wszystkiego. Do drewna, do metalu, do tektury. Nadaje taki fajny metaliczny kolor. Świetnie się używa, fajnie się rozprowadza, zużywa się jej naprawdę niewiele, a widzicie, efekt daje fantastyczny. Na okładkę użyłam dwóch kolorów, tego podstawowego, czyli stare złoto i perłowo-srebrnego, żeby wydobyć tutaj detale tych drzwi. Dobra, związywany jest koronką, ale tylko i wyłącznie dlatego, że żadne kółka nie były w stanie go spiąć, które posiadam w domu, a nie chciałam kupować. Ale myślę, że koronka tutaj sprawdzi się idealnie. Ewentualnie mógł być sznurek. Sprawdzi się idealnie, dlatego że pewne elementy są dość przestrzenne i gdybym dała kółka, byłyby problemy z otwieraniem stron. Jako dędadełka użyłam buteleczki, a w środku mamy coś do zjedzenia. Eat me. I coś do wypicia. Jest to woda destylowana i widzę, że się podbarwiła klejem, żeby się nie wylała, ale myślę, że nic jej się nie stanie, w razie czego wymienię buteleczki. Dobra, okładka jak widzicie, tekturkowy kluczyk doczepiony, no w końcu kluczyk znalazła Alicja. I zaglądamy do środka. Tak się prezentuje strona. Otwieramy klapkę do góry. Następna strona. Tutaj mamy tagi. To są tagi i elementy wycięte z kolekcji. I do tego użyłam tylko elementów z kolekcji. Nie używałam nic poza tym. No niestety, nie szło użyć nic poza tym. Tu mamy zegarek królika. W końcu ciągle się spieszył i ciągle był wiecznie spóźniony. Zawieszki. Zawieszki. Tu jest kot. W końcu w Alicji był kot. I babeczki. Skoro jest podwieczorek i czas na herbatę, więc też musiało być coś słodkiego. I tu mamy otwierany element, taki pop-up. Mam nadzieję, że uda mi się go pokazać w całej okazałości. Tak, czyli czas na herbatę uszalonego kapelusznika. To sobie zawiążę później. Następna strona, tu mamy kieszeń. Też z elementami, z kartami. O, takie są karty w kolekcji i te karty użyłam tutaj do włożenia. Można coś zapisać, z tej strony można nakleić zdjęcie, spokojnie się zmieści. I tu mamy też belly band ozdobiony elementami z kolekcji. Następna strona. No. Trochę trudno będzie pokazywać przez te butelki, ale to zaraz, zaraz ogarniemy. Dobra. Otwieramy wskazówkę. I tu mamy element w ten sposób. Mam nadzieję, że widzicie taki element wyskakujący. Niedawno pokazywałam na swoim kanale tutorial, jak to zrobić. Rozwiązujemy. Tutaj mamy tylko kartę w kopercie. I kolejny element pop-up. Od góry on się prezentuje tak. O. A od dołu w ten sposób.
Tu są elementy. Elementy są na przezroczystej folii umieszczone. Następna strona. Tu mamy ruchomy wodospad. Na tym wodospadzie pomieszczą się zdjęcia połowy formatu 10x15. I już ostatnia strona. Otwieramy. Tu mamy od góry kieszeń z tagiem. I tutaj z boku mamy kieszeń z kolejnym tagiem. Dobra. Tak się prezentuje mój album. I na końcu. Myślę, że Wam się podoba. Mnie się podoba bardzo. Nie wiem, czy wkleję zdjęcia do niego. Nie wiem, czy zdjęcia do niego zostaną wklejone, ale album mnie się podoba bardzo. Mam nadzieję, że Wam również. Dziękuję za uwagę i zapraszam Was ponownie. Cześć!